Siemaneczko, z tej strony Kamil, witam w kolejnym odcinku z GTA 5, w którym to ukradnę auto youtubera. A dokładnie dzisiaj spróbujemy zdobyć Audi RS4 Resiego. Ponieważ jest w Los Santos, a co robi, przekonacie się już za chwilę. I oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to strzelcie mnóstwo łapek. Pamiętajcie także, żeby w komentarzach pisać propozycje, komu mam zwinąć auto w kolejnym filmie, a także jakie to auto ma być. A teraz zaczynajmy! No więc jesteśmy już w naszej grze i również w tej grze znajduje się Remek. A dlaczego Rezi jest w LS? A jest tutaj dlatego, że nagrywają wraz z Kaluchem specjalny odcinek Policja vs. Złocieje i wraz z ekipą TK będą tam policjanci ich gonić. I oczywiście Trevor to wykorzysta, żeby zdobyć RS-kę Reziego. A wy możecie tamten odcinek obejrzeć już teraz. Tutaj macie link, bądź tutaj w karcie gdzieś jest, więc polecam serdecznie. A my oczywiście wykorzystamy tą sytuację jako Trevor Phillips i zagarniemy jego furkę. Tylko pytanie, musimy dostać się na komendę Mission Row, bo prawdopodobnie stamtąd policja będzie zaczynała. Czy zgarniamy auto z salonu, czy zgarniamy spod salonu? No oczywiście, że z salonu, bo jakby inaczej. Witam serdecznie, po prostu zagarniamy furę. Halo? Ej, nie podoba mi się to. Mamy spluwy, więc w razie czego możemy to jakoś rozwalić. Ale czy naprawdę Simeon zabezpieczył się przed Trevorem? Poważnie? A czy ta ostatnia furka będzie... No i proszę bardzo, zabieramy w takim razie coś na podobę Audi w GTA 5, a dokładniej Obeya. Dobra, wyjeżdżamy. Dobra, Simeon, dziadu, za to, że nam pozamykałeś fury, chłopie, to masz wywalone. Ważne jest to, że mamy furkę, którą teraz dostaniemy się na komendę właśnie, żeby zgarnąć stamtąd nasz cel. I w sumie jesteśmy niedaleko. Tak właściwie mogłem to zrobić z buta, ale jakby inaczej. Trevor w tej naszej miniserii zawsze podjeżdża ciekawymi pojazdami. Oczywiście musieliśmy taki pojazd teraz zdobyć. Dobra, jest i nasz cel, jest i Mission Row. I teraz pytanie, nie ma tutaj policjantów, czy odcinek już się zaczął? No nie wiem i trochę mnie to martwi, po prostu stajmy przed komendą. Ej, bez kitu, tutaj nikogo nie ma żadnych pojazdów. Rozejrzyjmy się, halo, halo? Ej, nikogo nie ma, bez kitu, tylko jest problem. Nie wejdziemy na komendę, niby jest, że otwarte, tylko nie wejdziemy tam, bo nie jesteśmy policjantami. Więc Trevor, wypadałoby jakiegoś policjanta znaleźć i oczywiście się go pozbyć, żeby na spokojnie wejść na komendę. Musimy się za niego przebrać, chyba że tutaj spróbujemy wejść, ale nie wiem, no niby było napisane otwarte, ale no nie, no jest jakby ściana i nie możemy jej przekroczyć. Dobra, to musimy szukać w takim razie jakiegoś pana policjanta bądź pani. Trevor może się za kogoś przebrać. Okej, jest i jeden policjant. Ale czy ktoś tu jest? Witam serdecznie. Dzień dobry, panie funkcjonariuszu. Ale go poskładaliśmy. Dobra, bomba na banie. Kończymy balet, Trevor, przebieramy się. Ukryłem idealnie ciała, właściwie nieprzytomnego funkcjonariusza. Schowałem w krzakach i zobaczcie, jak teraz prezentuje się Trevor Phillips, policjant. No wygląda godnie. Tylko teraz musimy dostać się na komendę. Możemy wejść elegancko. Witam, jestem na komendzie, tylko jest problem, bo tutaj nikogo nie ma. Nie wiem, jakaś sala narad, gdzie oni mogą mieć zebranie. Przychodzi mi na myśl właśnie jakaś taka sala, gdzie mogą się zbierać, albo mogą się zbierać też na parkingu. Zobaczmy, okej, czy to jest gdzieś, tu jest, zobaczcie. Tutaj wszystko się dzieje, ale tu nikogo nie ma niestety, na kamerach nic nie widać. Szkoda, ale dobra, musimy zgarnąć to Audi. W ogóle to jest kolejne Audi, które zdobywamy. Wypadałoby w kolejnym odcinku jakiegoś Merola może ukraść, albo jakieś inne auto. Też piszcie w komentarzach propozycje, ale dobra, zejdźmy w takim razie na parking, zobaczyć, czy ktoś tutaj jest, czy nie. Okej, są. Zobaczcie, jak to wygląda. Są tutaj policjanci. Czy to jest Kali i Rezi? Zobaczcie, tam jest pewien siwowłosy gościu i to chyba jest pewne nawiązanie. Napiszcie, kto to może być. Ale dobra, rzeczywiście tutaj są. Tam ludzie salutują, a my po prostu się tam wbijamy. Miejmy nadzieję, że w ogóle ta furka tam będzie, bo nie mam... Okej, dobra. Już mam potwierdzenie, że tutaj jest. No więc... witam serdecznie. Ja się spóźniłem, przepraszam.
Okej, okay, dobra, zobaczcie, tańczą normalnie. Ja, no i cała wymiana, bo ktoś się musiał wkończyć, oczywiście. Sorry. Tak zawsze się musi spóźnić, tak? Sorry. Nie można gadać. Dobra, rzeczywiście jest siwy. Jak mnie zwyzywali, u nas za nagrywce tak to nie wygląda, mordeczki, ale dobra. Jest audica, tylko upewnijmy się, czy to jest na pewno ta. Tak, RS4. Więc co, wbijamy się, jest otwarte, więc dobra. Tylko odpalmy sobie światła, zobaczmy jak to wygląda. Wygląda naprawdę godnie, okej. Okay. Dobra, obudzili się. Myślałem, że zaczynają odcinek, a ja pierniczę. No to nieźle, no to nieźle zaczął się odcinek. Otwarte, dobra. I gonią nas, dobra, to teraz zepsuliśmy cały odcinek, a oni nas gonią. Już zepsuliśmy trochę auto. Ale pytanie, nadgonią nas? Nie wiem, czy nas nadgonią. Zapnę sobie pasy w razie czego i możemy się z nimi pościgać. Zobaczymy, jak policja sobie daje radę. Dobra, jak na razie jeden radiowóz, drugi dojeżdża tam na motorze. Ej, dobra, możemy się z nimi pobawić chwilę. Okej, okay, dobra, mam pomysł. Dobra, musimy ich wyminąć. Popatrzcie, jak się obijają. Dobrze, dobrze, możemy się z nimi... Nie no, policja teraz jest tak robiona w bambuko. Widzicie, ci, którzy mnie wyzywali, żebym był cicho, teraz dostają ciry i tam się zatrzymał. Co za chłopy, nie, niemożliwe to jest. Dobra, nie możemy się zatrzymywać, nie możemy się zatrzymywać, bo wpadniemy. Okej, okay, dobra, ja się sam zatrzymuję, nie? Dobra, ja się sam zatrzymuję. Okej, okay, dobra, tu coś próbują robić, ale coś im nie wychodzi. Co ty mi robisz? No nie, no ja nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. Ja bardziej się zatrzymuję sam, niż oni mnie zatrzymują. Widzowie, jak to jest możliwe? Dobra, podjedźmy w takim razie może szybko do jakiegoś mechanika, naprawić sobie tą furę, bo jest trochę lipa. I goni nas jeszcze Helka. No super. Co jest? Co te NPC-ty odwalają? Ej, to naprawdę pedy grają przeciwko mnie. Ale dobra, jedziemy. Czy to jest kolejny radiowóz? Nie mam pojęcia, ale ten pościg jest naprawdę mocny. Przepraszam was za to, co robię, ale dobra, musimy jechać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Wow, wow, wow! Dobra, lecą za mną, lecą za mną. Jest warsztat, tylko nie wiem, czy naprawiać się... Ale ich porobiliśmy. Widzowie, no po prostu widać tego skilla drive mistrza, chociaż nie do końca. Gościu jeszcze na motorze próbuje mnie dojechać. Nie zatrzymam się, chłopie. O kurde, jak to auto słabo hamuje. Jak to auto słabo hamuje. Nie, nie zatrzymam się, bo... Dobra, dobra, jedziemy dalej. Nie zatrzymam się, ale musimy to auto naprawić. To wyklepać, bo jest naprawdę lipa. A chciałem jeszcze z tym autem zrobić jedno nawiązanie. Właśnie nawiązujące do policji, która nas goni. Żeby zrobić z niego auto policyjne. Dobra, nie, jest lipa. Jest naprawdę lipa i ta Helka nas goni, tam gdzieś słyszę. Ale dobra, robimy ich, rolujemy ich jak tylko chcemy. I to jest coś pięknego, więc dobrze. Jedźmy, dobra, skok. No nie no, co te pedy robią? Zobaczcie, jak pedy grają przeciwko mnie. Ale dobra, odjeżdżamy im. Patrzcie, jak nas gonią, próbują nas gonić. Ale coś im nie wychodzi. Policja zgubiona, chociaż jeszcze ich gdzieś tam słyszę. Ale zobaczcie, jak wygląda moja furka. Naprawiona, nowa zdobycz Trevora. I musimy jechać teraz do Benego. Spróbować ją, okej, przejeżdżają. Musimy dostarczyć ją do Benego. Okej, wjechali tu. Niedobrze, niedobrze, zobaczcie, rozwalone fury. My jedziemy do Benego. Helka gdzieś nad nami jest. Dobra, dobra, Helka wróciła. Ej, ale powiem wam, że są emocje. Podoba mi się ta miniseria właśnie przez to, że możemy sobie potestować auta youtuberów w GTA 5. Jak one śmigają, jak to wygląda. Ale dobra, gonią mnie jeszcze. Co tu się dzieje? Zły warsztat Benego zaznaczyłem, a dokładnie nie Benego. Dlatego musimy jakoś tam się dostać i spróbować dojechać, dobra. Okej, okay, dobra, dobra, mamy to widzowie, mamy to. I w takim razie uciekamy elegancko policji. No i mamy to, to jest nasz bezpieczny punkt, którym już nam nic zrobić nie mogą, więc mamy to, zdobyliśmy furkę. Widzowie, zanim jeszcze ulepszymy tą furę, to oczywiście wam ją dokładnie pokażę, bo nie mieliśmy okazji jej zobaczyć, bo tyle się działo, ale oczywiście teraz możemy się jej przyjrzeć. W środku skóry elegancko to wygląda. Możemy wsiąść? Możemy wsiąść, oczywiście, że tak. Jesteśmy jej nowymi właścicielami. Lusterka działają. W sumie tak to wygląda w dobrych modelach. Zazwyczaj te lusterka są funkcjonalne. Ej, tutaj są naprawdę dobrze zrobione.
Środek wygląda dość ponuro, dość ciemno, ale i tak mi się to podoba. Oczywiście napiszcie, co o tym sądzicie. Fura jest już gotowa, a w międzyczasie zadzwoniłem po naszych ziomali. Zobaczcie, tam stoi Michael DeSanta. Miał przyjechać z Jimmym, żebyśmy się ścignęli i przetestowali możliwości właśnie naszego nowego auta, a dokładnie auta policyjnego. Zobaczcie, widać znaczek Audi. Jest także logo Nose, ponieważ jest to jednostka specjalna. Zobaczcie, zostawiłem czarny mat, ale połączyłem z czerwonym matem i wygląda to naprawdę elegancko. Tylko, czekajcie, czy mi się wydaje, czy to auto się trochę wydłużyło albo rozciągnęło? Nie wiem, może przez te sygnały, ale pytanie, czy syreny działają? Działają, tylko nie do końca jak powinny, ale jest git. Zobaczmy, jak środek się zmienił, bo wiem, że środek, no i teraz środek jest nieco żywszy. Elegancko, słychać radio policyjne. Oho, coś słyszałem. Tam ci już się chcą ze mną ścigać. Jadą, zobaczcie, elegancko. Możemy z nimi normalnie jechać. Tylko, no raczej szans nie mamy, ale możemy poudawać, że ich ścigamy. To będzie ciekawe. Dobra, 3, 2, 1, go! Dobra, zobaczymy, czy nas objadą, czy my ich objedziemy. No i jak ta policja? Aha, chłop pojechał tam, ja pojechałem trochę nie ten, ale dobra, zobaczymy, kto będzie pierwszy w takim razie. Ja wrzucę bomby, bo nikt nie powiedział, że... Aha, nikt nie powiedział, że nie mogę jechać na bombach. Jedziemy, tamten, kurde, jedzie za mną, ale nie może nas dogonić. Zobaczcie, powiem wam, że to Audi jedzie naprawdę szybko i jest naprawdę przyjemna jazda nim. Teraz po tych ulepszeniach nawet hamulec działa tak jak powinien. Zobaczcie, elegancko zjeżdżają nam z drogi. Tamten nie wiem, gdzie pojechał, ale coś czuję, że będziemy ostatni, więc może być trochę lipa. A my jesteśmy... Dobra, jesteśmy ostatni, ale mamy moim zdaniem najciekawszą furę z nich. No ale nieważne, pamiętajcie także, żeby zostawić łapeczkę w górę. Pamiętajcie także, żeby zostawić subika. A jak na razie, ja się z wami żegnam.